Dzieciobójstwo popełnione przez matkę, choć jest niewątpliwie straszną tragedią, nie jest zjawiskiem wyjątkowo rzadkim ani szczególnie niezwykłym w kontekście przestępstw kryminalnych. Jednak to, co wydarzyło się później, w żaden sposób nie można nazwać trywialnym. Wydarzenia, które rozwinęły się po skazaniu Julie Ray Harper, były znacznie bardziej złożone i pełne niespodziewanych zwrotów akcji, które zaskoczyły zarówno śledczych, jak i opinię publiczną. Julia Ray Harper odbywała swój 65-letni wyrok, czy to w szczęściu, czy w nieszczęściu, gdy 22 czerwca 2002 roku otrzymała list od Diane Fenyn, amerykańskiej pisarki specjalizującej się w literaturze kryminalnej. W liście zawarta była informacja, że do morderstwa Joe Kirkpatricka przyznał się seryjny morderca Tommy Lynn Sells. Co więcej, zrobił to nie przed przedstawicielami organów ścigania, lecz wyłącznie przed Dien Fenyn, i to nie podczas osobistego spotkania, lecz w jednym ze swoich listów. Życie i zbrodnie Selsa są na tyle niezwykłe, że warto na chwilę odstąpić od głównego wątku i przyjrzeć się im bliżej. Tomi urodził się 28 czerwca 1964 roku w małym miasteczku Kingsport w stanie Tennessee. Tego samego dnia na świat przyszła jego siostra bliźniaczka Tami. Po półtora roku dzieci zachorowały na zapalenie opon mózgowych. Niestety dziewczynka zmarła, podczas gdy Tomi miał szczęście przeżyć tę ciężką chorobę, co okazało się zgubne dla wielu ludzi w jego późniejszym życiu. Istnieje przypuszczenie, że zapalenie opon mózgowych, które przeszedł jako niemowlę, Mogło wpłynąć na rozwój jego poważnych dewiacji, które ujawniał przez całe życie. Leki stosowane w latach 60. XX wieku w leczeniu tej strasznej choroby miały wiele przeciwwskazań i poważne skutki uboczne, co mogło mieć wpływ na zdrowie psychiczne i emocjonalne dziecka. Niemniej jednak, nie można wykluczyć, że bez tej choroby tomi i tak mógłby stać się osobnikiem o tak złożonych skłonnościach ponieważ miał ku temu wrodzone predyspozycje. Tomi i jego siostra zostali poczęci poza małżeństwem. Jego matka zmagała się z alkoholizmem, nadużywała narkotyków i prowadziła życie pełne licznych i częstych zmian partnerów seksualnych. Również dziadkowie Tomiego ze strony matki byli alkoholikami. To właśnie z dziadkiem przyszły morderca po raz pierwszy spróbował whisky, gdy miał zaledwie siedem lat. Ta wczesna ekspozycja na alkohol i przemoc mogła mieć znaczący wpływ na jego rozwój i przyszłe zachowanie. Tomi nie był psychicznie chory ani autystyczny. Po prostu miał skłonność do wszelkich obrzydliwości i dewiacji. Zwykłe dziecięce zabawy i rozrywki w ogóle go nie interesowały. W wieku ośmiu lat, choć nigdy tego oficjalnie nie przyznał, mógł być narażony na homoseksualne wykorzystywanie. W tym okresie... Przyszły seryjny morderca nawiązał niepokojącą przyjaźń, jeśli można to tak nazwać, z dorosłym mężczyzną, który częstował Tomiego lodami, woził go samochodem i zapraszał do siebie, by oglądać czasopisma z fantastycznymi obrazkami. Dokładnie nie wiadomo, co to były za czasopisma, ale po dziesięciu latach tego samego mężczyznę oskarżono o pedofilię. W wieku siedmiu lat Tomi spróbował whisky. W wieku 10 lat wypalił pierwszego jointa, a także zaczął wąchać klej, co, nawiasem mówiąc, bardziej mu się spodobało niż klasyczne narkotyki. W wieku 13 lat Tommy, rozbierając się, wszedł do łóżka swojej babci i zaproponował jej seks. Wyproszony przez babcie, szybko znalazł nowe rozrywki. Kilka miesięcy później powtórzył swoje niepokojące doświadczenie z matką. Gdy matka zaczęła na niego krzyczeć, mi się obraził i próbował użyć na niej siły. Ta sytuacja zakończyła się wezwaniem policji przez matkę, która zgłosiła próbę gwałtu, co doprowadziło do aresztowania Tomiego. Stan Tennessee, a zwłaszcza okolice Kingsport, były w tamtych czasach bardzo konserwatywne, z silnymi tradycjami religijnymi i narodowymi. Nawet dzisiaj odsetek mieszkańców o innym kolorze skóry na północy stanu, wynosi zaledwie między 5 a 8%, a w 1978 roku był jeszcze mniejszy. W takim środowisku zachowanie seksualnie zafiksowanego chłopca, który był gotów zgwałcić własną matkę, było prawdziwie szokujące. Dlatego policja zamiast wszczynać postępowanie karne, zdecydowała się skierować młodego Tomiego na badania psychiatryczne. Tomi szybko zrozumiał powagę sytuacji, i uświadomił sobie, że grozi mu poważne wariatkowo na długie lata. Po pierwszej rozmowie z psychiatrą młody mężczyzna uciekł i spędził w biegu ponad dwie dekady. Okres jego wędrówek rozciągał się przez ponad dwie dekady, od 1978 roku do 2000 roku. W tym czasie Tommy Lynn Sells przemierzył cały kraj, od oceanu do oceanu. Mieszkał niemal we wszystkich stanach USA. I wielokrotnie odbywał pobyty w więzieniach. Był oskarżany o szereg przestępstw, takich jak kradzieże samochodów, drobne kradzieże, posiadanie narkotyków oraz napaści rabunkowe. Najcięższy wyrok, jaki Tommy Lin Sells otrzymał w tym okresie, zapadł w czerwcu 1993 roku w Wirginii Zachodniej. Został wtedy skazany na okres od dwóch do dziesięciu lat za brutalną napaść z nożem na dwudziestoletnią dziewczynę we własnym domu w Charleston. Tommy spędził dwa lata w więzieniu w Mountsville i wyszedł na wolność z powodu decyzji o zamknięciu więzienia. Postanowiono go nie przenosić do innego zakładu karnego, uznając go za osobę, która nie stanowi zagrożenia dla społeczeństwa, co było bardzo kontrowersyjną decyzją. Po wyjściu na wolność, mi po raz kolejny obiecał sobie, że już nigdy nie trafi za kratki, i po raz kolejny złamał te obietnice. W nocy 31 grudnia 1999 roku, Teksas był świadkiem straszliwego przestępstwa, które wstrząsnęło całym stanem. Około godziny czwartej nad ranem w miasteczku Del Rio. Tomi Lynn Sells włamał się do przyczepy swoich przyjaciół Teriego i Crystal Harris. Tam znalazł pomieszczenie, w którym spały dwie dziewczynki: trzynastoletnia Kaylin Harris oraz jej dziesięcioletnia przyjaciółka Crystal Sols. Sells próbował zgwałcić starszą z dziewczynek, rozciął nożem stanik i majtki Kaylin, ale obecność drugiej dziewczynki sprawiła, że przestępca stracił kontrolę nad sytuacją. Gdy dziewczynki zaczęły mówić jednocześnie, zdezorientowany przestępca włączył światło i zdziwiony zobaczył przed sobą dwie osoby. Mógłby wtedy wycofać się z przyczepy, rezygnując ze swojego zamiaru, ale dziewczynki zagroziły, że opowiedzą rodzicom o wszystkim. To zmusiło Tomiego Lyna Selsa do ponownego użycia noża. Tym razem zamiast rozcinać ubrania, zaczął zabijać. Przestępca dwukrotnie przeciął gardło Kejlin. I zadał jej szesnaście ciosów w tors, z których trzy przeszły przez małe ciało dziewczynki na wylot. Po dokonaniu tego brutalnego czynu Sells zajął się młodszą dziewczynką. Krystal, próbując uśpić czujność zabójcy, obiecała, że będzie cicho i spełni wszystkie jego żądania, ale tomi Lynn Sells nie dał się przekonać. Jednym cięciem przeciął jej gardło, a rana miała długość ponad siedemnastu centymetrów. Następnie przez pewien czas obserwował krystal, próbując ocenić, czy jeszcze żyje. Krystal udało się udawać martwą, co prawdopodobnie uratowało jej życie. Po zgaszeniu światła, zabójca opuścił miejsce zbrodni. W przyczepie znajdowali się także ludzie rodzice zamordowanej Kaylin i jej niewidomy brat. Ale krystal, błędnie myśląc, że wszyscy zostali zabici. Wydostała się z łóżka i zasłaniając okropną ranę na szyi ręcznikiem, udała się do sąsiadów po pomoc. Pojęcie sąsiedzi w tym przypadku było dość względne, ponieważ przyczepa stała na uboczu, a najbliższy budynek mieszkalny znajdował się niemal 300 metrów dalej. Może to brzmieć niewiarygodnie, ale dziesięcioletnia dziewczynka z przeciętym gardłem pokonała tę odległość, często tracąc przytomność im dlejąc z wyczerpania. Jej sytuacja była szczególnie dramatyczna, ponieważ nie mogła mówić, jedynie biła bezsilnie ręką w drzwi obcych ludzi. Na szczęście krystal została wpuszczona do środka, ale ponieważ nie była znana sąsiadom, ci początkowo nie wiedzieli, jak poważnie ranna jest dziewczynka. Na szczęście krystal znalazła sposób, aby wyjść z tej pozornie beznadziejnej sytuacji napisała własną krwią na drzwiach lodówki nazwisko Herys, co jasno wskazywało adres, pod który powinna przyjechać policja. Selsa udało się wyśledzić bardzo szybko dzięki kilku kluczowym detalom. Po pierwsze, rottweiler, który strzegł przyczepy herysów, nie szczekał, gdy przestępca wchodził przez okno. Sels o niskim wzroście musiał użyć żeliwnej wanny, aby dosięgnąć okna, co musiało być zauważalne dla psa. Skoro pies nie zareagował, oznaczało to, że rozpoznał zabójcę. Po drugie, przestępca dostał się do przyczepy przez okno pokoju czternastoletniego Justina Harrisa, starszego brata zamordowanej Kailin. Chłopiec był niewidomy i nie mógł zidentyfikować intruza, mimo że obudziły go kroki przestępcy. Zabójca jednak go nie zabił, co sugerowało, że wiedział, iż chłopiec nie stanowi dla niego zagrożenia. Po trzecie, zabójca doskonale orientował się w przestronnej, podwójnej przyczepie. Przeszedł do kuchni, gdzie wziął 30-centymetrowy nóż, a następnie udał się prosto do pokoju Kejlin, omijając sypialnię jej rodziców. Psy tropiące odtworzyły trasę przestępcy, co umożliwiło dokładne zrekonstruowanie jego działań. Wszystkie te informacje znacznie zawęziły krąg podejrzanych. A zadanie śledczych ułatwiło to, że ojciec rannej Krystal Surs bezpośrednio wskazał na recydywistę Selsa, któremu Terry Harris, ojciec zamordowanej dziewczynki, wcześniej pomógł znaleźć pracę. Dodatkowo Krystal dostarczyła bardzo szczegółowy opis przestępcy, co przyczyniło się do jego szybkiego zatrzymania. Dalsze wydarzenia okazały się już jedynie kwestią techniczną a 2 stycznia 2000 roku na nadgarstkach Tomiego lina Selsa zaczepiono kajdanki. Warto podkreślić, że w tamtym momencie nie było jeszcze żadnych bezpośrednich dowodów obciążających Selsa. Przez ostatnie dwa lata prowadził względnie spokojne życie, zajmując się handlem używanymi samochodami i ożenił się z matką czwórki dzieci. Chociaż krystal Surs rozpoznała go na zdjęciu, to było zdecydowanie za mało, by postawić go w stan oskarżenia za morderstwo. Tommy Lynn Sells, najwyraźniej dobrze orientując się w sytuacji, nie starał się ukrywać swojej winy. Gdy szeryf z hrabstwa Valverde, Larry Pop, zapytał go, czy chciałby się do czegoś przyznać, Sells odpowiedział bez wahania. Opowiem wszystko. I rzeczywiście Sells zaczął opowiadać, Nikt nie spodziewał się, że usłyszy od niego cokolwiek przypominającego te szczegółowe wyznania, które padały z jego ust już podczas pierwszego przesłuchania. W ciągu pierwszych ośmiu godzin od momentu aresztowania, jeszcze przed przydzieleniem mu obrońcy, Tommy Lynn Sells przyznał się do zabójstwa pewnej Katie Harris i jej partnera. Ta Harris nie miała żadnego związku z Kalin, zamordowaną w noc 31 grudnia. A także całej rodziny w Illinois. Liczba ofiar była dla niego trudna do ustalenia, ponieważ znajdował się pod wpływem heroiny. Matki i córki w Missouri oraz nastolatki w Lexington w Kentucky. Wszystkie te zbrodnie miały być, według Selsa, popełnione w okresie od sierpnia 1980 do lipca 1985 roku. W lipcu. 1985 roku w Forsyth w Missouri, zabił Inu Court i jej czteroletniego syna. Następnie, jak twierdził, zabił włóczęgę w Arizonie oraz małego chłopca w San Antonio, drugim co do wielkości mieście Teksasu. Tommy kontynuował swoją opowieść, nie zatrzymując się na tym i szczegółowo opisał liczne rabunki, gwałty i morderstwa. W dniu aresztowania przyznał się do ponad 50 przestępstw: kradzieże samochodów, włamania, napady rabunkowe, gwałty, z czego 20 było związanych z morderstwami. Wstrząśnięci tymi opowieściami policjanci oraz prokuratura natychmiast doprowadzili aresztowanego do sądu, gdzie przydzielono mu obrońcę z urzędu. Po zapoznaniu się z zeznaniami oskarżonego, adwokat natychmiast zalecił mu milczenie i poczekanie na wyniki śledztwa. Sells zaśmiał się w twarz swojemu obrońcy i oznajmił, że będzie mówił tyle, ile zechce i nie potrzebuje żadnej obrony. Pomimo rad swojego adwokata, Tommy Lynn Sells, postanowił kontynuować składanie zeznań, być może czując, że całkowite ujawnienie szczegółów jest jedynym sposobem na osiągnięcie jakiegoś rodzaju odkupienia lub ulgi. Jego wyznania szybko zaczęły przyciągać uwagę mediów i opinii publicznej, a sprawa zdobyła rozgłos nie tylko w Teksasie, ale i w całym kraju. W kolejnych dniach Tommy Lynn Sells nie przestawał sypać szczegółami na temat swoich rzekomych zbrodni. Śledczy byli zszokowani, gdy zaczęły się pojawiać nowe, coraz bardziej makabryczne opowieści o morderstwach. Na przykład twierdził, że na początku lat 80. XX wieku Zabił w Little Rock nieznaną kobietę, której ciało wrzucił do kopalni. W tym samym mieście miał również zastrzelić właściciela domu, do którego włamał się w celu rabunku. W 1987 roku, podróżując po Nevadzie skradzioną ciężarówką, zabrał autostopowiczkę, którą rzekomo nazywała się Stefani Stro i zmierzała do Reno. Niestety, dziewczyna nigdy tam nie dotarła. Sels miał ją pobić, zgwałcić, zabić i wrzucić ciało do jednego z gorących źródeł w okolicy. W Illinois, w małym miasteczku Ina, opisał zbrodnie, której miał się dopuścić, zabijając rodzinę Dardinów, Kifa, jego żonę Elaine oraz ich trzyletniego syna Pita. Elaine była w ciąży, i podczas pobicia doszło do poronienia, które, jak twierdził, Również zakończył śmiercią dziecka. Sells opisywał również inne brutalne zbrodnie, takie jak morderstwo nastolatki w New Hampshire, nieznanej kobiety i jej trzyletniego syna na moście w pobliżu Twin Falls w Idaho oraz prostytutki w Traki w Kalifornii. Ostatecznie Sells przyznał się do zabójstw dziewięćdziesięciu lub nawet stu osób. Jednak precyzyjne określenie liczby ofiar okazało się trudne. Aby zweryfikować jego zeznania, powołano specjalną grupę śledczą, w skład której weszli przedstawiciele FBI, prokuratury i teksańskich policjantów. Po dokładnym śledztwie okazało się, że większość jego wyznań nie miała potwierdzenia w rzeczywistości. Na przykład nie odnaleziono ciała Stefani Stro w gorącym źródle, a kopalnia w pobliżu Little Rock. Również nie zawierała ciał, które Sells miał tam umieścić w 1987 roku. Zastrzelony, właściciel domu w Little Rock, oświadczył, że Sells nigdy nie próbował go okraść, ani strzelać do niego z pistoletu. W rezultacie śledczy doszli do wniosku, że Tommy Lynn Sells mógł próbować przedłużać postępowanie sądowe, licząc na uzyskanie jak największych ulg. Taką strategię stosował już znany amerykański seryjny morderca Henry Lee Lucas, który przez 12 lat wodził za nos organy ścigania USA, opowiadając o ponad 600 morderstwach, które rzekomo popełnił. Lucas zamiast męczyć się w celi śmierci, podróżował po różnych Stanach w stosunkowo komfortowych warunkach, korzystając z ogólnej uwagi mediów i jedzenia zamówionego na koszt państwa. Jeśli jesteście zainteresowani historią Lukasa, link do filmu znajduje się w opisie. Śledczy wyciągnąwszy wnioski z doświadczeń z Henrym, stali się znacznie bardziej nieufni wobec opowieści Tomiego Lyna. Sels był wielokrotnie przewożony na miejsce w celu przeprowadzenia eksperymentów śledczych, ale po tym jak nie zdołał wskazać miejsc ukrycia ciał, te wyjazdy zostały wstrzymane, a przestępca nie opuszczał już więzienia. Po dwuletnim sprawdzaniu twierdzeń Selsa o licznych morderstwach organy ścigania w USA uznały, że rzeczywiście był on winny morderstw Kaylin Harris w grudniu 1999 roku. Rodziny Dardinów w ostatniej dekadzie listopada 1987 roku oraz inu Kort z synem w lipcu 1985 roku. Ostatecznie uznano, że na jego koncie jest siedem ludzkich istnień to wciąż dużo, ale zdecydowanie mniej niż 900 czy 100 osób. Za zabójstwo Kaylin Harris Tommy Lynn Sells został skazany na karę śmierci, i w listopadzie 2000 roku został umieszczony w celi śmierci w więzieniu w pobliżu Livingston w Teksasie. Należy zauważyć, że Tommy Lynn Sells był skrajnie niezadowolony ze swojej. Współpracy z organami ścigania. Twierdził, że wielokrotnie został przez nie oszukany i że funkcjonariusze zapewnili mu ja po prostu nie do zniesienia warunki w więzieniu. Chodziło o to, że nieszczęśnikowi Selsowi brakowało podstawowych rzeczy takich jak jedzenie, sen i możliwość utrzymania higieny osobistej. Przez możliwość utrzymania higieny. Przestępca rozumiał najprawdopodobniej obecność prysznica w celi. Możliwe, że Sells liczył na przydzielenie mu celi z wszystkimi wygodami, takimi jak telewizor i prywatny prysznic, jak w hotelu. Dodatkowo szczególny gniew przestępcy wzbudziło to, że podczas procesu sądowego oskarżyciel przedstawił ławie przysięgłych fotografie z sekcji zwłok trzynastoletniej Kailin Harris. Na zdjęciach. Widoczne były straszliwe rany na szyi i klatce piersiowej dziewczynki, a także jej wnętrzności serce i płuca, z licznymi ranami przelotowymi. Sels widząc te makabryczne obrazy w sali sądowej wpadł w histerię. Dosłownie krzyczał do prokuratora, że wszystkie te zdjęcia nie mają nic wspólnego z tym, co zrobił. To dość dziwny argument, który można uznać za przejaw desperacji. Ale w tej chwili oskarżony najwyraźniej nie miał lepszego sposobu obrony. W skrócie, od momentu ogłoszenia mu wyroku śmierci, Tommy Lincells odmówił współpracy z władzami. Jednak z przyjemnością podjął korespondencję z dajeną Fenyn, autorką książek, która wykazywała zainteresowanie jego osobą. Morderca pragnął, aby napisano o nim książkę, i dlatego wszelkimi sposobami zachęcał pisarkę do poznania jego historii. Z entuzjazmem odpowiadał na jej pytania i udzielał informacji, które mogłyby posłużyć do stworzenia książki o jego zbrodniach. W czerwcu 2002 roku Sells w liście do Diane Fennin przyznał się do odpowiedzialności za morderstwo Joe Kirkpatricka. To wyznanie było zaskakujące, ponieważ wcześniej Sells unikał składania takich publicznych przyznań. Diane Fenyn przesłała odpowiednie powiadomienia zarówno do Julie, jak i do jej męża. Stamtąd informacja rozeszła się. Pojawiające się plotki o nowym śladzie wywołały wzrost zainteresowania sprawą Julie Ray Harper, ponieważ szczegóły były początkowo nieznane i długo ukrywane przez Fenyn i Selsa. Prasa i telewizja mogły tworzyć różne teorie na temat wydarzeń. Cała sytuacja była dodatkowo podsycana przez media, które od samego początku śledziły sprawę, a każda nowa informacja, nawet jeśli nie potwierdzona, jedynie zaostrzała emocje i podgrzewała atmosferę wokół sprawy. Mark Harper, mąż Julie, wraz z grupą swoich współpracowników, ogłosił zamiar podjęcia działań mających na celu rewizję, ich zdaniem, niesprawiedliwego wyroku wydanego w sprawie Julie Ray Harper. Wymagało to sporo czasu na zebranie funduszy i znalezienie odpowiednich adwokatów. Po dłuższych poszukiwaniach zwolennicy Julie zdecydowali się na prawników z Michigan, Alena Ulfa i Roberta Bantina. Ci adwokaci 28 lutego 2003 roku złożyli apelację do piątego Okręgowego Sądu Apelacyjnego w stanie Illinois. W apelacji domagali się przeprowadzenia nowego procesu w sprawie Julie Ray Harper, oskarżonej o morderstwo swojego syna, powołując się na nowe okoliczności i nieprawidłowości w materiałach dowodowych przedstawionych w trakcie pierwszego procesu, które ich zdaniem przyczyniły się do wydania stronniczego wyroku w 2002 roku. Adwokatom udało się przyciągnąć uwagę dwóch wpływowych organizacji pozarządowych: projektu Niewinność i Centrum Błędnych Skaz. Obie organizacje zgodziły się wspierać sprawę Julie Ray Harper, co okazało się kluczowym krokiem, biorąc pod uwagę ich popularność w niektórych kręgach społecznych oraz dobre relacje z mediami. Aktywiści z projektu Niewinność i Centrum Błędnych Skaz. Przeprowadzili szereg działań propagandowych, takich jak telefoniczne ankiety wśród mieszkańców Illinois, rozwieszanie i rozdawanie ulotek wspierających Julię, organizowanie zbiórek funduszy na kampanię mającą na celu jej uwolnienie oraz inne inicjatywy mające na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na sprawę. Dodatkowo zorganizowali skuteczną kampanię wśród studentów Uniwersytetu Stanu Indiana który ukończyła Julia Ray Harper. Dzięki ich wysiłkom, studenci i wykładowcy tej uczelni stworzyli grupę wsparcia dla Julie i licznie uczestniczyli w nowym procesie sądowym. Warto również wspomnieć, że projekt niewinność prowadził prywatny detektyw Bill Clutter, który wraz z prawnikami Julie włożył wiele pracy w podważenie dochodzenia. Klatter i jego zespół ujawnili liczne nieprawidłowości, które miały miejsce podczas śledztwa i procesu. 23 września 2003 roku Bill Klatter i Larry Goldin, liderzy projektu Niewinność oraz Centrum Błędnych Skaz, zorganizowali wspólną konferencję prasową w Springfield. Na konferencji ogłosili, że twierdzenia Selsa dotyczące morderstwa Joe Kirkpatricka znajdują obiektywne potwierdzenie. Oświadczyli również, że skazanie Julie Ray Harper było możliwe dzięki licznym manipulacjom ze strony prokuratury stanu Illinois oraz nieuczciwemu dochodzeniu przeprowadzonego bezpośrednio po przestępstwie podkreślili, że te błędy i niedociągnięcia miały kluczowy wpływ na wydanie wyroku i wezwali do ponownego rozpatrzenia sprawy, aby zapewnić sprawiedliwość Julie Ray Harper. Przez cały ten czas szczegóły dotyczące tego, co dokładnie Sells mówił na temat morderstwa Joe Kirkpatrika, były nieznane, ponieważ Diane Fennin ściśle kontrolowała kontakt z nim. I chroniła te informacje. Sells, zgodnie z umową z Fenyn, nie ujawniał nikomu szczegółów w swojej wersji wydarzeń, co sprawiało, że cała sprawa pozostawała owiana tajemnicą. Dopiero 23 października 2003 roku Fenyn zorganizowała konferencję prasową, na której ujawniła, jak i dlaczego Sells dokonał zbrodni. Podczas tej konferencji Fenyn opisała, że powodem, dla którego zabójca włamał się do domu Julie Ray Harper, była rzekoma kłótnia, która miała miejsce dzień wcześniej w lokalnym supermarkecie. Julia, będąc świadkiem niestosownego zachowania Selsa, zwróciła mu uwagę. Sels, czując się upokorzony i wzburzony, odpowiedział jej groźbami. Po tym nieprzyjemnym incydencie, postanowił śledzić Julię, zlokalizował jej miejsce zamieszkania. I w nocy z 12 na 13 października 1997 roku włamał się do jej domu. Początkowo zamierzał zamordować wszystkich mieszkańców, jednak szczegóły jego planu były jeszcze bardziej przerażające. Po ujawnieniu tych informacji przez Fenin, prokuratura stanu Illinois nie mogła dłużej ignorować przyznania się Selsa. W związku z tym, na podstawie porozumienia z władzami Teksasu, Grupa śledczych udała się do więzienia w Livingstonie, aby przesłuchać skazanego na śmierć przestępcę. 6 listopada 2003 roku Tommy Lynn Sells złożył oficjalne zeznania przed przybyłymi z Illinois funkcjonariuszami. W swoich zeznaniach Sells całkowicie przyznał się do winy w sprawie morderstwa Joe Kirkpatricka i szczegółowo opisał przebieg przestępstwa. Opisał jak przeprowadził zbrodnie. W tym szczegóły dotyczące włamania do domu, sposób w jaki zaplanował swoje działanie, oraz motywację, która kierowała jego brutalnym czynem. Postępowanie apelacyjne, które trwało niemal półtora roku, zakończyło się 24 czerwca 2004 roku wydaniem decyzji sądu. Zgodnie z tym orzeczeniem, sprawa oskarżenia Julie Ray Harper o zabójstwo jej własnego syna. Została skierowana na nowe rozpatrzenie z powodu poważnych błędów proceduralnych. Julia Ray Harper miała zostać zwolniona z aresztu za kaucją do czasu ponownego rozpatrzenia jej sprawy. Oskarżenie między innymi twierdziło, że w domu Julie Ray Harper nie znaleziono śladów obecności osób trzecich, co miało sugerować, że tylko ona mogła być odpowiedzialna za zbrodnie. Oskarżenie sugerowało również, że rany na ciele oskarżonej mogły być samodzielnie zadane przez nią oraz twierdziło, że na trawniku za domem nie było śladów walki, co miało przemawiać na korzyść tezy o jej winie. Sędziowie sądu apelacyjnego uznali, że takie oskarżenia były stronnicze i naruszały fundamentalną zasadę sprawiedliwości, według której oskarżenie powinno opierać się na obiektywnych dowodach i nie wyrażać osobistych uprzedzeń oskarżyciela wobec oskarżonego. Warto dodać, że w momencie wydania decyzji przez sąd apelacyjny zwolennicy Julie Ray Harper odkryli, że z materiałów śledztwa zniknęły kluczowe dane dotyczące pobrania i identyfikacji odcisków palców w domu, który był miejscem przestępstwa. Byli śledczy twierdzili, że prace związane z zabezpieczeniem odcisków palców zostały wykonane w pełnym zakresie i wyniki jednoznacznie wskazywały na brak odcisków obcych osób, co mogłoby sugerować, że nikt inny nie miał związku z przestępstwem. Oficjalne dokumenty potwierdzające te ustalenia zniknęły prawdopodobnie z powodu niedbałości w przechowywaniu materiałów śledztwa. Zwolennicy Julie Ray Harper uważali, że oskarżyciele celowo zorganizowali utratę tych danych, aby zatuszować fakty, które były sprzeczne z oficjalną wersją prokuratury. Kolejnym istotnym punktem, na który kładli nacisk adwokaci Julie, było twierdzenie oskarżycieli, że obrażenia ciała Julie Ray Harper mogły być spowodowane przez nią samą. Oskarżenie powoływało się na opinię lekarzy pogotowia ratunkowego, którzy badali Julię zaraz po jej przybyciu do szpitala, sugerując, że obrażenia mogły być zadane samemu. Jednak adwokaci Julie Ray Harper, badając sprawę w 2004 roku, odkryli, że w materiałach śledztwa brakowało protokołów z przesłuchań tych lekarzy. To oznaczało, że wszystkie twierdzenia oskarżycieli odnoszące się do opinii medycznych podczas procesu w 2002 roku należało uznać za bezpodstawne. Brak tych protokołów w aktach sprawy stanowił poważny problem, który podważał wiarygodność oskarżycieli. I wymagał dodatkowego śledztwa, aby wyjaśnić prawdziwy przebieg wydarzeń. Decyzja sądu apelacyjnego wywołała prawdziwą burzę w społeczeństwie. Społeczność, która jeszcze dwa i pół roku wcześniej była oburzona cynizmem matki, która zabiła własnego syna, teraz z entuzjazmem powitała jej uwolnienie jako triumf sprawiedliwości. Julia Ray Harper ze łzami w oczach opowiadała w licznych wywiadach o tym, jak zawsze wierzyła w zwycięstwo prawdy i że nadzieja na jej uwolnienie nigdy nie wygasła, mimo wszystkich trudności, które przeszła. Cała seria spektakli, które amerykańskie telewizje prezentowały widzom w czerwcu i lipcu 2004 roku, była pełna sentymentalizmu i patosu. Relacje, które zdominowały media, Przedstawiały ją jako ofiarę systemu sprawiedliwości, który w końcu dostrzegł swoje błędy. 22 lipca, niemal miesiąc po wydaniu decyzji przez Piąty Okręgowy Sąd Apelacyjny, Julia została ostatecznie uwolniona z więzienia. Kaucja w wysokości 750 tysięcy dolarów została wniesiona w formie obligacji federalnej rezerwy, co umożliwiło jej odzyskanie wolności. Julia Ray Harper spędziła w areszcie 1379 dni, wliczając czas spędzony w zatrzymaniu w Indianie. Jednakże uwolnienie z więzienia nie oznaczało jeszcze prawnego uznania jej niewinności. Aby Julia Ray Harper mogła odzyskać status osoby niewinnej, konieczne było przeprowadzenie nowego procesu. W związku z tym zarówno obrona, jak i oskarżenie Rozpoczęły intensywne przygotowania do tego przedsięwzięcia. Obrona argumentowała, że nowy proces nie powinien odbywać się w okręgach Lawrence i Wayne, gdzie miało miejsce przestępstwo i odbył się pierwszy proces, ponieważ tam nie pozostało już osób, które nie byłyby zaznajomione z szczegółami sprawy i mogłyby być bezstronne. Rozstrzyganie tej kwestii wymagało ogromnych nakładów sił, energii, i czasu obu stron. Przez wiele miesięcy prowadzone były negocjacje i dyskusje na temat możliwych lokalizacji. Ostatecznie, ponieważ nie udało się osiągnąć kompromisu w tej sprawie, decyzję o miejscu nowego procesu musiał podjąć sąd. 9 września 2005 roku, ponad rok po uwolnieniu Julie Ray Harper, sąd okręgu Lawrence postanowił, że nowe rozpatrzenie sprawy może zostać przeniesione w inne miejsce. Jednak konkretne miejsce nie zostało jeszcze określone. Kolejny miesiąc upłynął na uzgodnieniach i negocjacjach, aż w końcu czwartego października strony osiągnęły kompromis. Postanowiono przeprowadzić nowy proces w okręgu Clinton. Okręg Clinton był jednym z najmniejszych, najmniej zaludnionych i najbardziej wiejsko zlokalizowanych rejonów Illinois, położonym w centralnej części stanu. Uważano, że mieszkańcy okręgu Clinton będą mniej zaznajomieni z detalami sprawy Julie Ray Harper, niż jej sąsiedzi z innych okręgów, co miało zapewnić bardziej obiektywne orzeczenie ławy przysięgłych. Cała ta walka o lokalizację procesu w erze internetu i telewizji satelitarnej wydaje się nieco absurdalna i przesadzona. Jeśli ja, mieszkający po drugiej stronie globu, Mam dostęp do wielu materiałów z wcześniejszych śledztw, procesów apelacyjnych i relacji dziennikarskich. To jak można mówić o izolacji i nieświadomości mieszkańców okręgu Clinton? Czasami sformalizowana logika amerykańskich prawników wydaje się sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem. Aby przeprowadzić proces w okręgu Clinton, z okręgu Hamilton został wysłany sędzia okręgowy Barry One. Wyznaczenie sędziego z innego okręgu miało na celu wykluczenie jakiejkolwiek możliwości jego osobistego wpływu na ławników, co miało zapewnić bezstronność procesu i sprawiedliwe rozpatrzenie sprawy. Przygotowania do procesu weszły w decydującą fazę, ale jesienią 2005 roku, zimą 2006 roku sprawa niespodziewanie utknęła w martwym punkcie. Okazało się, że kluczowy świadek obrony, Tommy Lynn Sells, nie mógł stawić się w sali sądowej. Ministerstwo Sprawiedliwości Stanu Teksas stanowczo sprzeciwiło się jego transportowi do Illinois. Żadne argumenty, ani oficjalne, ani osobiste interwencje skierowane do różnych urzędników rządowych nie mogły zmienić tego stanowiska. Władze Teksasu przyjęły jasne stanowisko: morderca pozostanie w celi śmierci. A jeśli opuści więzienie, to tylko jako martwy, by zostać pochowanym na cmentarzu. Takie stanowisko zajął najwyższy szczebel Ministerstwa Sprawiedliwości Teksasu. W tej sytuacji pojawił się poważny problem. Jak przeprowadzić przesłuchanie Tomiego Lina Selsa podczas nadchodzącego procesu? Adwokaci Julie Ray Harper zaproponowali nagranie jego przyznania się na taśmie magnetofonowej. I przedstawienie tego nagrania jako oficjalnego oświadczenia przed sądem. Strona oskarżenia słusznie zauważyła, że takie przyznanie się może być mało wartościowe jako dowód, ponieważ nagranie magnetofonowe nie umożliwia przeprowadzenia przesłuchania co jest kluczowe dla ujawnienia ewentualnych kłamstw i nieścisłości w oświadczeniu. Adwokaci próbowali obalić ten argument, twierdząc, że nagranie magnetofonowe może być uznane za ważny dowód, o ile zostanie zrealizowane zgodnie z odpowiednimi formalnościami prawnymi. W końcu sądy dopuszczają nagrania magnetofonowe uzyskane podczas działań operacyjno-śledczych i uznają za prawnie wiążące oświadczenia nagrane technicznymi środkami przez osoby zmarłe. Dyskusje na temat aspektów prawnych i technicznych związanych z rejestracją przyznania się Tomiego Lina Selsa. Oraz możliwością przedstawienia tego dowodu przed sądem trwały niemal pięć miesięcy. Obejmowały one szczegółowe analizy dotyczące technik nagrywania, autentyczności dowodów oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. W końcu 10 marca 2006 roku sędzia Barry Van, wyraźnie zmęczony przedłużającymi się przepychankami stron i skomplikowanymi dyskusjami, Zdecydował się przyjąć jako dowód nagranie magnetofonowe oświadczenia Selsa, które zostało złożone w celi śmierci w obecności przedstawicieli oskarżenia i obrony. Oświadczenie mogło mieć dowolną formę, ale musiało zawierać odpowiedzi na pytania wcześniej sformułowane przez oskarżenie. Minęły cztery miesiące i wreszcie, 11 lipca 2006 roku. Rozpoczął się ponowny proces sądowy przeciwko Julie Ray Harper, oskarżonej o zamordowanie własnego syna, Joe Kirkpatricka. W pierwszych ośmiu dniach procesu przeprowadzono selekcję ławników, a odczytanie aktu oskarżenia rozpoczęło się 19 lipca. Następnego dnia ławnicy zapoznali się z nagraniem magnetofonowym oświadczenia Tomiego Lina Selsa, który twierdził. Że włamał się do domu Julie przez tylne drzwi, które były niezabezpieczone. Po wejściu do środka wziął kuchenny nóż, przeszedł w głąb domu, włączył światło w korytarzu, odkrył śpiącego chłopca w jednym z pokoi, zabił go, a następnie, próbując uciec, stoczył bójkę z kobietą. Sells wyjaśnił, że powodem włamania była chęć zemsty na gospodyni domu, z którą miał konflikt w lokalnym sklepie dzień wcześniej. Tego samego dnia po dokonaniu zbrodni przestępca opuścił Lawrenceville, podróżując samochodem, a następnie rano, 14 października 1997 roku, kupił bilet na autobus do Winemaka, gdzie dotarł bez przeszkód. Po odtworzeniu nagrania z oświadczeniem Selsa, obrona Julie Ray Harper wygłosiła emocjonalną mowę, w której ujawniła powody błędnego wyroku skazującego, który zapadł w jej sprawie. Skupiono się na kilku kluczowych kwestiach mających na celu wykazanie, że wcześniejsze oskarżenia były bezpodstawne. Oskarżenia, że w domu Julie Ray Harper nie znaleziono śladów obecności obcej osoby, które przedstawiono podczas poprzedniego procesu, okazały się nieprawdziwe. W trakcie wcześniejszego śledztwa nie przeprowadzono badania miejsca zbrodni pod kątem odcisków palców. W materiałach śledztwa brak było informacji na temat zbierania i identyfikacji odcisków palców w kuchni oraz w sypialni Joe Kirkpatricka. Stwierdzenia, że nie było śladów obcej osoby, były więc bezpodstawne i niepoprawne. Twierdzenia oskarżenia, jakoby Julia mogła sama się zranić, aby symulować ślady walki były całkowicie nieuzasadnione. Powiązania z lekarzami pogotowia ratunkowego, którzy badali Julię po jej przewiezieniu do szpitala, były bezpodstawne, ponieważ brak było protokołów z ich przesłuchań, lub pisemnych opinii wskazujących, że lekarze uważali samo zranienie za możliwe. Co więcej, jeden z lekarzy zespołu ratunkowego, wezwany przez obronę do sądu, zeznał, że prokuratorzy w ogóle nie pytali ich o możliwe pochodzenie obrażeń Julie. Podczas przesłuchania w lipcu 2006 roku lekarz ten stwierdził, że samo zranienie Julie było niemożliwe, ponieważ niektóre siniaki znajdowały się w trudno dostępnych miejscach, takich jak prawa łopatka. Obrona Julie Ray Harper starała się wykazać, że wcześniejsze oskarżenia były oparte na błędnych przesłankach oraz że rzeczywisty przebieg wydarzeń był inny niż sugerowało oskarżenie. Tak jednym z dowodów, które oskarżenie uznało za istotne, było brak jakichkolwiek śladów walki na trawniku za domem oraz nienaruszona rosa na trawie. Jednak jak wynikało z raportu służby meteorologicznej stanu 13 października 1997 roku, rosa w Lawrenceville w ogóle się nie pojawiła, ponieważ było zbyt ciepło. Oskarżenie początkowo koncentrując się na jednej wersji wydarzeń, zaniedbało dokładne zbadanie możliwości, że w Lawrenceville mogła przebywać osoba obca z przestępczymi skłonnościami i doświadczeniem kryminalnym. Mimo, że już w pierwszych dniach śledztwa mieszkańcy zgłaszali istnienie obcego, te informacje zostały zignorowane przez biuro szeryfa oraz prokuraturę na różnych poziomach. W rezultacie morderca Joe Kirkpatricka nie był poszukiwany wśród obcych osób, dlatego też nie został odnaleziony. W sądzie w 2006 roku prokuraturę stanu reprezentował ten sam Edward Parkinson, który 4 lata wcześniej był głównym oskarżycielem Julie Ray Harper w poprzednim procesie. Zarzuty obrony były w dużej mierze wymierzone przeciwko jego osobie, mając na celu zdyskredytowanie go jako profesjonalisty. Dlatego Parkinson wyraźnie zareagował na krytykę wcześniejszego śledztwa i procesu z 2002 roku. Jako znakomity polemista, Parkinson w pewnym stopniu obronił się przed atakami obrony, dowodząc, że adwokaci ignorują zdrowy rozsądek i wyolbrzymiają nieistotne szczegóły. W szczególności Parkinson stanowczo odrzucił twierdzenie adwokatów, jakoby odciski palców na miejscu zbrodni nie były zbierane i badane przez ekspertów kryminalistycznych. W rzeczywistości, prace takie zostały przeprowadzone w pełnym zakresie, co zostało udokumentowane na zdjęciach i nagraniach wideo, na których wyraźnie widać, jak kryminaliści zajmują się poszukiwaniem ukrytych odcisków palców na meblach, drzwiach. Oknach i innych elementach wnętrza. Inna sprawa, że akta, które systematyzowały i analizował te prace, zniknęły z materiałów śledztwa w 2004 roku. Choć było to zaniedbanie, techniczna usterka, jak delikatnie wyraził się Parkinson, wcale nie dowodzi to prób fałszowania sprawy przez prokuraturę. Faktem pozostaje. Że odciski palców obcych osób w domu rzeczywiście nie zostały odnalezione. Ten wniosek został zapamiętany przez wszystkich pracowników organów ścigania zaangażowanych w śledztwo w sprawie morderstwa. Oprócz poszukiwania ukrytych odcisków palców, śledczy przeprowadzili również bardzo szczegółowe badania, mające na celu znalezienie mikrowłókien pochodzących z odzieży osób trzecich. Zabójca zaatakował Joe. Gdy ten leżał w łóżku, a pierwsze siedem ciosów nożem zostało zadanych przez kołdrę. Nie było wątpliwości, że przestępca leżał na kołdrze, przyciskając chłopca ciężarem swojego ciała, co skutecznie go unieruchomiło. W związku z tym, mikrowłókna z odzieży osoby postronnej powinny były znaleźć się na kołdrze. Jednak szczegółowe analizy włosów, włókien syntetycznych, pojedynczych nitek. A nawet sierści zwierząt, które zostały zebrane z kołdry, na której spał Joe Patrick, wykazały, że wszystkie te materiały miały pochodzenie domowe i nie były związane z odzieżą osoby postronnej. Prokurator skutecznie odpierał również inne argumenty przedstawione przez adwokatów Julie Ray Harper. Na przykład, odnosząc się do kontrowersyjnego raportu meteorologicznego. Parkinson z ironią zauważył, że obecni na miejscu zbrodni nie potrzebowali raportu meteorologicznego, widzieli rosę na trawniku, której istnienie zaprzeczał ośrodek meteorologiczny. Rosa na trawniku była rzeczywiście nienaruszona, a trawa nie była przygnieciona, co jednoznacznie świadczyło o braku przeciągania ciała po trawie oraz walki w tym miejscu. Jeśli chodzi o możliwość samookaleczenia przez Julię Ray Harper, prokurator z nutą złośliwości zauważył, że siniaki i zadrapania na ciele oskarżonej, odkryte podczas badania lekarskiego, wyglądały wręcz śmiesznie w kontekście potwornych ran, które zabójca zadał synowi Julii. Długa, brutalna walka wręcz z mężczyzną, agresywnym, prawdopodobnie mającym doświadczenie w ulicznych bójkach i znacznie silniejszym fizycznie. Zakończyła się tym, że kobieta doznała jedynie niewielkich siniaków i zadrapań. Julia Ray Harper nie miała żadnej krwawiącej rany, co było bardzo nieprawdopodobne, biorąc pod uwagę jej zeznania. Nie miała ani złamanego nosa, nietkniętych brwi ani nawet warg miejsc niezwykle wrażliwych, które zazwyczaj są uszkodzone w poważniejszych bójkach. Twierdzenie, że siniak na łopatce jest niemożliwy do zrobienia sobie samodzielnie. Jest błędne. To, że lekarze pogotowia ratunkowego nie zostali przesłuchani i zapisani w protokole, było bezsprzecznie błędem śledztwa wstępnego, ale nie zmieniało to faktu, że kwestia symulowania obrażeń była szeroko omawiana z lekarzami różnych specjalności. Ogólne stanowisko było takie, że Julia Ray Harper mogła samodzielnie zadać sobie wszystkie siniaki i zadrapania odkryte na jej ciele. Prokuratura oczywiście starała się obalić również zeznania Tomiego Lina Selsa dotyczące popełnionego przez niego morderstwa, ponieważ to właśnie to przyznanie się do winy było kluczowym dowodem całego procesu sądowego. Format procesu, w którym jako dowód przyjmowano jedynie nagranie magnetofonowe, znacznie ograniczał możliwości prokuratury, która nie miała szansy na skuteczne wykazanie fałszywości zeznań Selsa. W związku z tym prokuratura stanu Illinois była przekonana, że przyznanie się Selsa było kłamstwem w kluczowych kwestiach. Przede wszystkim motyw, który rzekomo skłonił Selsa do wtargnięcia do domu Julie Ray Harper, pozostawał niejasny i, co najważniejsze, nie był poparty dowodami. Twierdzenie przestępcy o rzekomej kłótni z Julią przed przestępstwem nie miało żadnego potwierdzenia. Sama Julia Ray Harper nigdy wcześniej nie wspominała o tej kłótni aż do czerwca 2002 roku, kiedy skontaktowała się z nią pisarka Diane Fennin. Wcześniej, przez niemal pięć lat, Julia nie pamiętała o tej kłótni. Mimo, że była wielokrotnie przesłuchiwana i proszona o przypomnienie sobie wszelkich konfliktów, sporów oraz kłótni, zarówno z osobami znajomymi, jak i nieznajomymi, które mogły mieć miejsce tuż przed śmiercią jej syna. Przez ten cały czas nie była w stanie przypomnieć sobie żadnych szczegółów dotyczących rzekomego incydentu. Dopiero gdy Diane Fennin pojawiła się na horyzoncie z relacją zeznań Selsa, Julia nagle przypomniała sobie kłótnię z nieznanym wędrowcem. Dodatkowo pracownicy sklepu również nie zauważyli żadnego incydentu, mimo że w październiku, 1997 roku detektywi z biura szeryfa przeprowadzili szczegółowe przesłuchania na temat ewentualnych incydentów z udziałem Julie lub jej zmarłego syna Joe. Detektywi dokładnie przeszukali całe Lawrenceville, szukając jakichkolwiek wskazówek, które mogłyby wskazywać na przejawy wrogości wobec matki lub syna i nie znaleźli niczego podejrzanego. Nawet jeśli przyjąć, że między Tomim a Julią Ray rzeczywiście doszło do jakiegoś konfliktu w sklepie, pozostawało kluczowe pytanie, jak przestępca mógł dowiedzieć się, gdzie mieszkała Julia. Tomi nie miał samochodu, co znacznie utrudniało mu śledzenie Julii, która poruszała się po mieście i okolicach własnym autem. Jego wersja o włamaniu do domu przez niezabezpieczone drzwi była w wyraźnej sprzeczności z zapewnieniami Julie, która twierdziła, że wieczorem 12 października osobiście sprawdziła, czy wszystkie okna i drzwi były zamknięte. Co więcej, jak można się łatwo domyślić, po rozmowie z Diane Fenyn zeznania Julie uległy pewnym zmianom, a jej relacja o zamknięciu okien i drzwi stała się bardzo nieprecyzyjna. Nagłe polepszenie pamięci Julie Ray Harper było tym bardziej zaskakujące, że nie rozpoznała napastnika, który aktywnie walczył z nią przez co najmniej minutę lub dwie, jako tej samej osoby, z którą miała kłótnie w sklepie dzień wcześniej. Warto dodać, że zarówno w sklepie, jak i w swoim własnym domu, Julia widziała tę osobę w normalnych warunkach oświetleniowych to znaczy przy włączonym świetle elektrycznym. Prokurator Parkinson. Znany ze swojego sarkastycznego stylu, szczegółowo ocenił zeznania świadka obrony, Alana Berkszyra, który rzekomo rozpoznał Selsa w podejrzanym mężczyźnie, który miał zaczepiać jego syna Rastiego półtora dnia przed morderstwem Joe. Istotnym problemem było to, że Sels z niezwykłą zręcznością, niemal jak profesjonalny aktor, zmieniał swój wygląd. Potrafił szybko i sprawnie zmieniać swoją aparycję. Raz nosił brodę w stylu czaka Norysa, innym razem zapuszczał warkocz, to znów golił się na łyso. Dodatkowo z łatwością przybierał i tracił na wadze, czasami nawet o 10, a nawet 15 kilo w krótkim czasie. Te zmiany wyglądu zostały dobrze udokumentowane na zdjęciach, które bardzo łatwo można znaleźć w Internecie. Warto podkreślić, że zdjęcia te zostały wykonane już po aresztowaniu Selsa kiedy jego możliwości zmiany wyglądu były znacznie ograniczone. W więzieniu nie mógł farbować włosów ani zmieniać swojego wyglądu w sposób, w jaki robił to wcześniej. Ponadto przeszedł leczenie uzależnienia od narkotyków, co miało zauważalny wpływ na jego wygląd. W rzeczywistości, będąc na wolności, Sells mógł wyglądać jak niemal każda inna osoba. Parkinson z odpowiednią ironią zapytał którego dokładnie Selsa rozpoznał Berkshire. Następnie przedstawił sędziemu i ławie przysięgłych zestaw zdjęć, na których Tommy wyglądał w sposób diametralnie różny. Twierdzenie o jednoznacznym rozpoznaniu osoby, której wygląd zmieniał się tak drastycznie, po upływie ponad siedmiu lat od krótkiego spotkania, było po prostu niepoważne i niewiarygodne. Bardzo interesujący okazał się fakt, na który zwrócił uwagę prokurator Parkinson. Zauważył on, że od stycznia 2000 roku, czyli od momentu aresztowania i złożenia pierwszych obciążających zeznań, do kwietnia 2002 roku, kiedy wydano wyrok skazujący dla Julie Ray Harper, Tommy Lynn Sells ani razu nie wspomniał o zabójstwie chłopca w Lawrenceville. Przez ponad dwa lata przyznał się do popełnienia od 90 do 100 morderstw na terenie kilkudziesięciu stanów w USA, w tym w Illinois ale milczał na temat śmierci Jo Kirkpatricka. Zaczął mówić o tym dopiero po tym, jak Julia Ray Harper została skazana na 65 lat więzienia, a pisarka Diane Fennin nawiązała z nim bliską korespondencję. Prokurator Parkinson postawił pytanie, czy gdyby Julia Ray Harper została uniewinniona, a Diane Fennin nie nawiązała kontaktu z Selsem, to czy ten kiedykolwiek przyznałby się do tego konkretnego zabójstwa? W pytaniu tym kryła się sugestia, że między obojgiem skazanych mogła istnieć zmowa, mająca na celu manipulację dowodami. Starając się podważyć wiarygodność przyznania się przez Selsa, prokurator Parkinson słusznie zwrócił uwagę na istotne szczegóły. W dwóch z trzech udowodnionych przypadków morderstw, które Sels popełnił w lipcu 1985 roku, i w listopadzie 1987 roku spędził on wiele godzin na miejscu zbrodni, starannie usuwając wszelkie ślady swojej obecności. Było to charakterystyczne dla jego sposobu działania. Sels nigdy nie używał rękawiczek, ponieważ uważał, że ograniczają one kontrolę nad bronią. Po dokonaniu morderstwa skrupulatnie wycierał odciski palców ze wszystkich przedmiotów, których mógł dotknąć. Jednak podczas ostatniego morderstwa 31 grudnia 1999 roku zaniechał tego, ponieważ był bliskim przyjacielem rodziny, w której domu, a konkretnie w przyczepie, doszło do zbrodni. Często bywał w tym miejscu, więc obecność jego odcisków palców na różnych przedmiotach można było łatwo wytłumaczyć. Zachowanie Selsa po popełnieniu zbrodni radykalnie różniło się od tego, jak Julia Ray opisała działania mordercy swojego syna. Gdyby rzeczywiście doszło do spotkania Julie z Selsem w opisanych przez nią okolicznościach, nie ma wątpliwości, że Sels, zgodnie ze swoim zwyczajem, po prostu zabiłby ją na miejscu. Następnie przystąpiłby do metodycznego wycierania swoich odcisków palców, jak robił to wielokrotnie wcześniej. Na pewno nie próbowałby uciekać, ciągnąc kobietę przez cały dom, garaż i trawnik, tylko po to, aby potem odejść, pozostawiając przy życiu najważniejszego świadka. Sels zawsze eliminował świadków swoich przestępstw, nawet jeśli były to małe dzieci, które ledwo nauczyły się mówić. W jego wcześniejszych zbrodniach nie było miejsca na taki błąd, co dodatkowo podważa prawdopodobieństwo że to on był sprawcą zabójstwa Jokirka patricka i pozostawił przy życiu Julie Ray. Ogólnie rzecz biorąc, prokuratura uznała przyznanie się Sela za całkowicie niewystarczające, aby wycofać oskarżenia przeciwko Julie Ray Harper i ponownie rozpatrzyć wyrok z procesu sądowego z 2002 roku. 22 lipca, po zakończeniu wystąpień stron, Ława Przysięgłych udała się na naradę, aby dokładnie przeanalizować wszystkie dowody i argumenty. Cztery dni później Przysięgli ogłosili swój werdykt, uznając Julię za niewinną zabójstwa jej syna, Joe Kirkpatricka. Sędzia Wan natychmiast potwierdził ten werdykt jako ostateczną decyzję sądową, co zakończyło długą batalię prawną. Ponieważ skazanie Julie Ray Harper zostało oficjalnie uznane za błędne. Przysługiwało jej odszkodowanie za lata spędzone w więzieniu. Wysokość odszkodowania oraz termin jego wypłaty miały zostać ustalone w trakcie negocjacji z przedstawicielami Departamentu Sprawiedliwości Stanu Illinois, co mogło zająć dodatkowy czas. W ten sposób oficjalnie zakończyła się wieloletnia epopeja związana z dochodzeniem w sprawie zabójstwa Joe Kirkpatricka które na zawsze zmieniło życie wielu osób i przyciągnęło uwagę mediów oraz opinii publicznej. Ponieważ nikt nie może być sądzony dwukrotnie za to samo przestępstwo, Julie Ray Harper nie grozi już żadne niebezpieczeństwo ani kolejne procesy. Nawet jeśli pewnego dnia Tommy Lincells zdecyduje się wycofać swoje przyznanie się i złoży nowe oświadczenie, w którym stwierdzi, że wziął na siebie zabójstwo chłopca, na skutek jakichś zakulisowych porozumień Julia będzie chroniona przez prawo. Prawdopodobieństwo, że za pojawieniem się przyznania się Selsa rzeczywiście stały jakieś zakulisowe ustalenia, nie jest małe, co budzi podejrzenia co do prawdziwych motywów zaangażowanych stron. Prokurator Parkinson, jeden z głównych aktorów tej sprawy, po zakończeniu procesu wyraźnie stwierdził, że w wyniku werdyktu przysięgłych doszło do poważnego naruszenia sprawiedliwości. Jego zdaniem, wyrażonym zarówno podczas procesu, jak i w licznych wywiadach po jego zakończeniu, Tommy Lynn Sells nie był odpowiedzialny za zabójstwo Joe Kirkpatricka i prawdopodobnie nigdy nie był w Lawrenceville, gdzie doszło do tego przestępstwa. Dokładny powód, dla którego Sells zdecydował się na samo oskarżenie, znany jest tylko jemu samemu. Jednak prokurator Parkinson rozsądnie zauważył, że ten seryjny morderca siedzi w celi śmierci i żyje tak długo, jak długo utrzymuje zainteresowanie swoją osobą, co jest dla niego kluczowe. W innym wywiadzie Parkinson z sarkazmem dodał: Za kanapkę lub przejażdżkę samochodem Sells powie wszystko, czego sobie życzycie. Podkreślając, że motywacje Sela są wątpliwe i mogą być uzależnione od korzyści, które uzyskuje za swoje zeznania. W Teksasie skazani na karę śmierci mają bardzo ograniczony dostęp do informacji ze świata zewnętrznego co jest częścią rygorystycznego reżimu, w którym są przetrzymywani. Nie mogą korzystać z telewizora ani radia nie wolno im otrzymywać gazet a ich dostęp do zasobów internetowych jest ściśle ograniczony. Te surowe restrykcje zostały wprowadzone celowo, aby uniemożliwić im dostęp do wiadomości kryminalnych, ponieważ dzięki wiedzy o szczegółach przestępstw lub postępach śledztw mogliby wprowadzać organy ścigania w błąd, a nawet nimi manipulować. Wśród skazanych na karę śmierci nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w innych krajach, Często zdarzają się fałszywe zeznania, samooskarżenia oraz różnego rodzaju kłamstwa. W desperackiej próbie opóźnienia wykonania wyroku, skazańcy są gotowi, szczerze przyznać się, do dziesiątek zbrodni, których nie popełnili, licząc na to, że proces weryfikacji ich oświadczeń będzie się przeciągał jak najdłużej. W tym kontekście samo oskarżenie Tomiego nie wydaje się ani dziwne, ani nieprawdopodobne. Wręcz przeciwnie. Jest to zachowanie typowe dla osób w jego sytuacji, które chwytają się wszelkich możliwych sposobów, aby przedłużyć swoje życie. To jak dokładnie zorganizowano kombinację związaną z samooskarżeniem Sela, jeśli rzeczywiście miało ono miejsce, pozostaje tajemnicą, którą trudno będzie rozwikłać. Prawdopodobnie kluczową rolę w tej sprawie odegrała Diane Fennin. Która mogła utrzymywać kontakt z Selem nie tylko za pośrednictwem korespondencji, ale także poprzez osobiste spotkania. Podczas tych spotkań mogły zostać omówione wszystkie niezbędne szczegóły tego skomplikowanego planu. Jak już wspomniano, Julia Ray Harper była wystarczająco zamożna, by pokryć wszelkie koszty związane z materialnymi wymaganiami Fenyn i Sela. Jednak w tym przypadku aspekt finansowy mógł nie być najważniejszy bystrą i przenikliwą Diane Fenyn, odkrywającą rzekomy związek Tomiego Linsella z zabójstwem Joe Patricka, mogła motywować chęć budowania swojej reputacji jako wybitnej analityczki kryminalnej, zdolnej rzucić wyzwanie całej prokuraturze stanu Illinois. Taka reputacja byłaby doskonałą reklamą dla jej przyszłej książki o krwiożerczym seryjnym mordercy. Dla Fenyn Prestiż i rozgłos mogły być znacznie cenniejsze niż korzyści materialne, a publikacja książki na ten temat mogła stać się kluczowym momentem w jej karierze, przyciągając uwagę szerokiego grona odbiorców i czyniąc ją rozpoznawalną postacią w świecie literatury kryminalnej. Co do Julie Ray Harper, jej nadzieja i determinacja w końcu przyniosły owoce. Pomimo braku odpowiedzi na wiele kluczowych pytań w trakcie wstępnego śledztwa, Zdołała wyjść na wolność, odzyskać dobre imię i godność. Co więcej, uzyskała znaczące odszkodowanie od władz stanu Illinois, które z pewnością nie było jedynie symbolicznym gestem. Dziękuję za wsparcie i za oglądanie. Jeśli filmik przypadł Wam do gustu, zachęcam do polubienia i zasubskrybowania kanału, aby nie przegapić kolejnych przerażających historii. Do zobaczenia.